Siemano, witam was w LEGO Mieście, zapraszam na kolejny odcinek Poprawianka. Oczywiście żartuję, ale tak naprawdę nie będziemy już dużo robić w poprawiankach, bo wszystkie rzeczy, które mam tak naprawdę zaplanowane do poprawy, będę poprawiał w osobnych projektach, które są nadal kontynuowane. Poprawianko zostawiam tylko na takie maleńkie detale. Tak musi być, bo zostały nam głównie projekty związane z modularami, z dużymi budynkami, tak luzem w mieście, stref zostało już niewiele. Ale jak wiecie, poprawianko używam też do majstrowania przy drogach. Tutaj zdecydowanie przyda się sygnalizacja świetlna. Sygnalizacja będzie oczywiście w takim stylu jak tutaj, tylko że brakuje mi niektórych klocków, a że to musi być wszystko spójne z lampami, to musimy odrobinkę przebudować wszystkie lampy. Pewnie nawet nie zauważyliście, co się zmieniło, poza tym, że przekrzywiłem oczywiście lampy. Po prostu powyciągałem po jednym takim klocku z każdej, bo ich mi brakuje. Sama wysokość lamp i tak jest ok, wszystko bez problemu pod nimi przejeżdża. No dobra, wygląda to fajnie. Dobra, wiem, że ta sygnalizacja powinna być na odwrót, żeby ruch drogowy miał sens. Zauważyłem to dopiero w montażu, sorry, poprawię to niestety przylatkęsiłem, jak zwykle. Bo też lampy przykrywają pewne niedoskonałości, ale niestety kończą mi się zwykłe czarne cnoty. Coś jest ostatnio w tych cnotach, bo z wszystkich kolorów kończą mi się cnoty. Tutaj widzicie, użyłem takiego troszkę małego oszustwa, ale o ile to jeszcze bym przeżył, no to problem będzie tutaj z sygnalizacją dla pieszych, bo do tego też będą potrzebne cnoty, ale wymyśliłem, jak można to zbudować inaczej. Oczywiście, żeby było spójne w całym mieście, no to tutaj też te sygnalizacje przebudujemy. I tak to wygląda już po poprawkach. Myślę, że jest całkiem nieźle. Przede wszystkim to ma być funkcyjne, to nie ma jakoś bajerancko za bardzo wyglądać, no bo to są tylko sygnalizacje. Ale myślę, że dodaje to sporo realizmu do miasta. Już załatałem tą dziurę spokojnie. I pozostaniemy przy tej strefie, bo tutaj jest kilka rzeczy do zrobienia, jeżeli chodzi o płytkowanie. Wiem, że płytkowanie nie jest najciekawszym elementem budowy miasta, ale muszę mieć tutaj troszkę przygotowane, żeby potem nie zanudzać i nie przedłużać odcinków, kiedy będziemy się tutaj zajmować tą strefą, musimy jeszcze tu wrócić, tutaj nas czeka dużo roboty, więc po prostu wykorzystuję poprawianko, żeby to troszkę przyspieszyć, porobić te nieprzyjemne rzeczy, ale też w małych ilościach, żeby nie zanudzać. Ciekaw jestem, czy widzicie, jaki tu jest problem. Otóż tak, tu miał być modular i teraz wyobraźmy sobie, że to jest modular, nowy, piękny, świeżutki, no nie wyjdzie, więc tutaj trzeba kawałek tego rogu uciąć. Akurat to nie będzie duży problem, przy czym istnieje też ryzyko, w zależności od tego, jaki to będzie modular, że na tym zakręcie pociąg może lekko o ten róg zahaczyć, więc mam nadzieję, że tu będzie chodnik. No i tak to na razie zostawię. Będą tutaj jeszcze potrzebne drobne popraweczki, ale nie mam plejtów zielonych, a one są tutaj konieczne i mówię tutaj o większych plejtach i mniejszych. Czekam na dostawę klocków, niestety już bardzo długo. Najważniejsze, że udało się tutaj zrobić miejsce dla jednego modulara, więc to już mamy potwierdzone. Tu będzie modular. Prawdopodobnie kupny, nie mój, bo ja muszę skończyć to, co zacząłem. A obok zostaje nam taki mały skrawek terenu, już chyba budynku nie będziemy tu wciskać, ewentualnie jakiś mały, nie wiem, kiosk.
Zrobimy tutaj taki placyk rekreacyjny, myślę, że takie miejsce też się przyda, zwłaszcza, że to fajnie się pasuje w samym centrum miasta praktycznie. Chciałem to na szybko jeszcze zaputkować, żeby to jakoś estetycznie wyglądało, ale tutaj niestety, jak zwykle przy moim szczęściu, wychodzi nieparzysta liczba studów, więc będzie tutaj trochę roboty, żeby to zmienić, ale to już sobie zostawimy na później. Tyle ode mnie, dzięki, na razie, cześć!